Okej, okay, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Cześć, jestem Jaksa. Przed chwilą niektórzy z Was mogli mnie posłuchać, gdy mówiłem, dlaczego warto zagrać w Star Trek Adventures, gdy jesteśmy RPGowcami. Teraz powiem Wam, dlaczego warto zagrać w RPGi, jeżeli jesteście Treki, i dlaczego warto zacząć od Star Trek Adventures, które mimo, że ma pewne wyboje, dla początkujących graczy jest jedną z moich absolutnie ukochanych gier. Dobrze. Jak zostanie nam czas, to zostawimy sobie jeszcze trochę czasu na pytania. Okej. Okay. Widziałem, że są ludzie, którzy nigdy nie grali w RPG, dlatego w 3 do 5 słowach powiem, na czym polegają gry fabularne. A gry fabularne to gry wyobraźni, w trakcie których opowiadamy sobie pewną historię. Część grupy wciela się w graczy, zwana graczami wciela się w postacie. Jedna z osób wciela się w mistrza gry, która jest narratorem i arbitrem całej historii. Relacje pomiędzy graczami, mistrzem gry, a światem wyznacza mechanika, która jest zbiorem zasad, które pozwalają nam działać i powodują też to, że nie zawsze wszystko nam wychodzi i musimy sobie sami radzić z konsekwencjami tego, co zrobimy. Okej, czym jest RPGowy Star Trek? Jest to gra fabularna o załodze klingońskiego albo federacyjnego statku. Tak jak mówiłem na poprzedniej prelekcji, bo część ludzi się powtarza, ale potraktujemy tak, jakbyście na niej nie byli też. W grze Star Trek Adventures gramy całą, w pewnych aspektach, całą załogą statku federacyjnego albo klingońskiego, która przeżywa swoje przygody trochę jak w konwencji serialu. Bo cała gra ma konwencję serialu, konwencję odcinków początku i końca, łącznie z tym, że gra sugeruje wręcz, żeby prowadzący albo gracze, jeżeli już złapią klimat, zaczynali i kończyli fragmentem dziennika pokładowego dotyczącego ich statku, ich przygód. Dlaczego warto zagrać Star Treka? Większość z Was, znaczy prawie prawdopodobnie wszyscy z Was, którzy tutaj się znaleźli, są fanami Star Treka. Są Treki. To szansa, żeby zgłębić swoje ulubione uniwersum, żeby poczuć się jego częścią bardziej niż w wypadku gier komputerowych. Tak nawet jak Star Trek Online, który jest moim zdaniem całkiem spoko. Poczuć się częścią tego świata, spróbować postawić się w roli oficerów Gwiezdnej Floty czy Imperium Klingońskiego i zastanowić się, jak wy, wasze postacie, postąpilibyście w podobnych sytuacjach, jak bohaterowie serialu czy bohaterowie filmu. To jest szansa do pisania kolejnego rozdziału, zapomnianego rozdziału, zagrania w tej złotej erze, której nie dotyczy żaden serial, albo wręcz zagrania postaciami serialowymi, bo wszystkie one są opisane za pomocą mechaniki, i spróba jeszcze raz opowiedzenia którejś z historii, na przykład wybrania któregoś z odcinku i rozegrania go na nowo. Kto wie, może w waszej historii Tuvix przeżyje, mimo że nikt po nim nie płacze, na pewno ja. Warto spróbować, zaczynając od tego, od takiego samego początku. Kim gramy? Bazowo, tak jak mówiłem, gramy załogą statku, jednak to, kim są nasze postacie pierwszoplanowe, zależy od nas i od tego, co zdecydujemy. Możemy zarówno zagrać tymi z samego szczytu, możemy zagrać załogą mostka, starszymi oficerami, kapitanem, szefami poszczególnych działów, jak i zagrać
młodymi oficerami zaraz, zaraz po szkole, takim trochę klimacie Lower Decks, którzy próbują jakoś przetrwać. Oczywiście możemy grać jednymi i drugimi, tym bardziej, że mamy właśnie pierwszo i drugoplanowe postacie. Możemy spróbować grać nawet w ten sposób, że powiedzmy starsi oficerowie zajmują się kwestiami dyplomatycznymi, gramy sobie nimi niejako na pewnym poziomie gry, a potem wcielamy się w młodszych oficerów, którzy lądują biedni w tych swoich czerwonych piżamach na jakiejś planecie i starają się wykonać zadanie, które zostało zlecone przez starszą część kadry. A podobnie jest w graniu Klingonami, możemy albo zagrać kimś z Imperialnych Sił Obronnych, wtedy mamy do czynienia z wątkami ogólnoklingońskimi, czy relacjami klingoni reszta galaktyki. Możemy również zagrać, możemy stworzyć ród, albo zagrać którymś z istniejących rodów, stworzyć go na poziomie gry i spróbować zagrać w nim władzę. Możemy sobie na przykład stworzyć kampanię, która będzie się działa odpowiednio wcześnie w timeline'ie uniwersum i przeprowadzić ród przez wszystkie turbulencje, jakie spotykały Klingonów w trakcie tych 200 lat, czy tam 300 lat historii. Ale nie tylko. Dzięki materiałom dostępnym w dodatkach do gry możemy grać nie tylko załogą statku, możemy zagrać ekipą z biura badania anomalii czasowych, możemy zagrać ludźmi z sekcji 31 i być na bakier z zasadami federacji, możemy zagrać Maquis. Nie musimy grać koniecznie oficerami, bo do tego też są zasady. Dodatki pozwalają nam na naprawdę dużą dowolność, jeżeli na przykład chodzi o rasy, po które możemy sięgnąć, łącznie z zagraniem wyzwolonym Borgiem, i to zarówno takim jak 7 z 9, jak i takim jak po prostu, ale takim Borgiem, który po prostu zerwał się ze smyczy, bo jego cube został zniszczony. Możemy zagrać ludźmi z admiralicji, możemy zagrać na tak wysokim poziomie, że będziemy albo któraś z postaci będzie admirałem i będziemy grali go sztabem i będziemy naprawdę rozgrywać politykę kwadrantową, jak i być po prostu ekipą do specjalnych poruczeń któregoś z admirałów i latać dla niego na posyłki. Tak jak mówiłem, możemy też zagrać postaciami z seriali i z filmów, bo są mechanicznie dostępne i możemy wcielić się w załogę mostka Enterprise czy ekipę z wieży z DS9 i zagrać jakąś przygodę, której nie było w serialu, jakąś jeszcze jedną historię, którą oni spokojnie mogli przeżyć. Gra daje nam cztery epoki do wyboru, jeżeli chodzi o granie. Możemy zagrać albo w erze Enterprise i to zarówno w okolicach początku serialu endkowego, jak i później. Gra całkiem fajnie rozpisuje to, co się dzieje w tych okresach. Mamy rozpisane całkiem sporo statków, zwłaszcza jeżeli mamy dostęp do dodatków i możemy się pobawić wojną federacyjno-romulańską. Możemy, tak jak mówiłem na poprzedniej prelekcji, zagrać kampanię ludźmi, którzy nie bardzo wiedzą, co się dzieje poza orbitą wpływów ziemskich. Jeżeli bardzo chcemy, możemy sobie zagrać na przykład załogą któregoś ze statków towarowych, tych Warp 2, które sobie przemierza od układu do układu i zagrać taki bardziej western w konwencji Star Treka. Niestety, do niedawna Modiphius nie miał praw do późniejszego Star Treka, do niczego, co wyszło po Nemesis.
i po końcu Enterprise. Dlatego większość tych podręczników, podręczniki, które do tej pory wyszły, zamykają się razem z końcem przewrotu Shinzona. Koniec ery TNG jest tym takim finałem, do którego doprowadzają nas podręczniki. Na szczęście w zeszłym roku, bo mam wrażenie, że ta gra ma niesamowicie popularna, zważywszy na tempo wychodzenia dodatków i na to, jak dużo można sesji obejrzeć w internecie. Modifius podpisał umowę z Paramountem, i ma teraz dostęp zarówno do Lower Decks, Picardy, jak i do Discovery. Ja osobiście bardzo czekam na to, że pomyślałem, że może na przykład zaczną pojawiać się jakieś era booki i dostaniemy książkę, która będzie dotyczyć czasów Lower Decks i Picarda, gdzie będziemy mieli obraz mroczniejszej federacji nieco. I sobie w tym etapie pogramy. To widzę pytanie, że książeczka dla noobów z Lower Decks. O tak, to bardzo fajnie by było, gdyby wyszedł starter w klimatach Lower Decks. Na pewno byłby tak dobrze odebrany, jak ten dedykowy starter z Rickiem i Mortim. I byłby to naprawdę fajny pomysł. Warto może o nim wspomnieć ludziom z Modifiusa. Bo byłoby to otwarcie rynku na nowych ludzi. A czy granie w Star Treka jest trudne? Jeżeli nigdy nie graliście wcześniej w RPG, to samo granie w RPG nie jest trudne. Trzeba tylko chcieć. Chcieć mieć odrobinę determinacji, żeby zacząć zgłębiać nie tylko świat, ale również mechaniczne zasady nim zarządzające. Trzeba, co chyba jest moim zdaniem dla mnie jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o granie w statyka, czyli zebrać ludzi, którzy będą chcieli w niego zagrać, zebrać ludzi, z którymi będziecie się w stanie dogadać, innymi słowy, nim zaczniecie ustalić wspólną wizję świata. Na przykład gdy ja prowadziłem, miałem grupę i RPGowców i treki w sumie, ale miałem dwie bardzo różne wizje Star Treka wśród nich. Jedną graczkę, która traktowała Star Treka jako powiastkę filozoficzną, a drugą, dla której Star Trek był bardzo namacalnym wszechświatem i to zgranie ich wizji było bardzo, bardzo trudne. I powoli nauczyć się mechaniki. Mechanika, czyli zbiór zasad, jakimi będziemy się kierować, w Star Treku nie należy do najłatwiejszych. Wymaga pewnego przyzwyczajenia się od grających, ale jeżeli poświęcimy czas, żeby to zrobić, jest bardzo wdzięczna, odpowie nam możliwościami tego, co możemy zrobić. Dlatego moim zdaniem bardzo warto zainteresować się starterem, tutaj możecie sobie zobaczyć jego zdjęcie, to jest takie pudełkowe wydanie Star Treka, które ma uproszczoną mechanikę, dwie przygody i garść postaci. Wiem, że zazwyczaj każdy początkujący gracz chce zagrać swoją wymarzoną postacią i można tutaj pójść w tą stronę dostosowania tego, co jest, bo jak widzę, jest gotowych 5 postaci. Pierwszy oficer, oficer komunikacyjny, szef ochrony, główny inżynier i medyk. Albo naukowiec, nie widzę, co tam jest ostatnie. Ja sam startera nie mam, bo jak go chciałem kupić, to już go nie było w sprzedaży. I mamy do tego dwie przygody, tak żeby mistrz gry wkręcił się w klimat, żebyśmy my nauczyli się grać i potem już próbowali własnych opowieści w tym świecie. Zwłaszcza, że uproszczona mechanika, a także dostępne w zestawie startowym pomoce mechaniczne, czyli takie skróty zasad, które każdy może sobie położyć przed sobą i skorzystać z nich w trakcie sesji. Tak, jak mówiłem, to jest gra, czy powiem sobie poradzę z mechaniką, to jest gra dość ciężka mechanicznie.
To jest gra, która jest dość ciężkawa mechanicznie. Trzeba się nieco nauczyć, żeby grać z nią wprawnie, ale dzięki pomocom, które znajdziecie w starterze, także jeżeli bardzo, bardzo chcecie grać, przygotowałem ich polską wersję i jest dostępna na moim blogu. Tak, jest dostępna na moim blogu, dzięki której można zacząć grać. Bardzo łatwo, znaczy może nie łatwo, ale trzeba trochę czasu poświęcić, żeby się nauczyć tej mechaniki, ale jest bardzo wdzięczna, bo bardzo ładnie odwzorowuje świat. Na przykład walka nie jest rozwiązaniem, jest to rozbudowane możliwości badań naukowych, eksperymentów naukowych, rozbudowy statku, że tak powiem, mocą przerobową załogi. Tak, podam linka do swojego bloga, jak będę kończył prelekcję. Mocą przerobową załogi jest. Trzeba poświęcić nieco czasu, ale bardzo, bardzo ładnie odpłaca nam tym, że no, możemy zagrać bardzo mocno w klimacie, z bardzo mocną, bardzo ładnie wpasowując się w świat Star Treka mechanicznie. Okej, tam poprzednią prelekcję zaczynałem, tą prelekcję skończę małą metryką gry. Gra Star Trek Adventures wyszła w 2017 dzięki Modifus Entertainment, brytyjskiemu wydawcy. Jak rozumiem, prelekcja z przedstawicielem wydawnictwa będzie za jakąś godzinę. Jest to bardzo aktywna linia wydawnicza, można sporo sesji obejrzeć na przykład w necie. Wyszło dużo podręczników, które potężnie rozpisują świat, trochę korzystają z beta kanonu, ale przede wszystkim bardzo mało korzystają z beta kanonu. Oni sami się przyznali, że Paramount ich bardzo pili, żeby trzymali się tylko alfa kanonu. I wyszło całkiem dużo podręczników. Wyszedł podręcznik do Klingonów, który jest alternatywnym starterem, alternatywnym podręcznikiem głównym, który ma fajnie rozpisanych Klingonów razem z historią i graniem nimi, także wyraźnie granie nimi różni się od grania federakami. 4 quadrant booki opisujące alfę, betę, deltę i gammę. Przy okazji gammy jest jeszcze rozpisana wojna z Dominium. Przy okazji delty mamy opisanego Borga. Przy okazji alfy i bety, te wszystkie wielkie cywilizacje alfy i bety są rozpisane. Mam wrażenie, że w wypadku gammy dokładali nieco od siebie, bo jest trochę rzeczy, których ja nie kojarzę z serialu, nawet jeżeli gdy przeglądałem pod alfa kanonowe materiały, to widać, że w wypadku Dominium bardzo trochę od siebie dodali i moim zdaniem Dominium, które oni prezentują, jest naprawdę ciekawym przeciwnikiem dla drużyny. Wyszły 2 zestawy przygód, 2 dodatki z przygodami, wyszły Division Booki dla 3 kolorów, że tak powiem, mundurów, dla komandu, dla security tam engineering i dla science medic, które rozwijają takie elementy jak podróże w czasie, Dominium Q, sekcja 31 i całe mnóstwo innych pobocznych wątków Star Treka jest włączonych w grę, jest opisanych i można z nich korzystać. Jest dużo darmowych scenariuszy zawierających się w Living Campaign. Sam podręcznik główny jest, o ile jest bardzo dobry dla treki, o tyle dla nietrekerów może być nieco mylący, bo historia świata jest tam przedstawiona jako zbiór listów, zbiór przekazów zbiór różnego typu przekazów komunikacyjnych przez całą historię. Nie ma takiego klasycznego, porządnie rozpisanej historii świata, ale dla treki to przeczytanie czegoś takiego to bajka i poezja. Dobrze, mam nadzieję, że ta prelekcja, która była odrobinę krótsza niż poprzednia, nieco zachęciła was do próby zagrania w Star Treka. Jeżeli macie jakieś pytania, to jeszcze przez kilka
minut mogę na nie odpowiadać. I zarówno do pierwszej, jak i do drugiej prelekcji. Okej. Okay. Z czym moi gracze mieli największy problem, siadając do grania w Star Treka? A przede wszystkim z ustaleniem wspólnego kanonu. Właśnie tak jak mówiłem, mieli trochę różne wizje Star Treka, co spowodowało, że były silne tarcia pomiędzy nimi, nawet jeżeli ustawiłem kampanię w tym Shackleton Expanse, który jest bazą dla RPGa, to jest bardzo, bardzo głęboka alfa, nie, bardzo, bardzo głęboka beta, daleko poza granicami. Początkowo musieli nauczyć się mechaniki i bardzo było widać, którzy gracze się do tego przyłożyli, a którzy nie. Ale generalnie sesje wychodziły bardzo dynamicznie. No, niektórzy gracze, zwłaszcza doświadczeni RPGowcy, nie lubią tego przeskakiwania pomiędzy postaciami. To były te rzeczy, do których musieli przywyknąć. Do tego, że nie gramy jedną postacią, tylko możemy przeskoczyć do postaci drugorzędnej, nią zagrać scenę. Zdarzyło mi się też poprowadzić sesję dla grupy całkowicie, w której na 5 graczy tylko jeden znał Star Treka, i tam ją poprowadziłem właśnie w czasach Enterprise'a i oni zagrali ją fantastycznie, nie musząc znać świata. Nie zagrali bardzo, bardzo, bardzo dynamiczną przygodę, w trakcie której ratowali wulkańskie dzieci porwane przez orionitów, którzy pracowali dla Romulan. Generalnie wywołali wojnę Oriona z Romulanami w trakcie, orionitów z Romulanami w trakcie przygody. I wyszło naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o to, czy graliśmy senior oficerami, czy młodszymi, przede wszystkim graliśmy załogą niedużego statku klasy Nowa, powinniście go kojarzyć z Voyagera, z odcinków Equinox. Mieli maleńki statek klasy Nowa, przygotowany jako jednostkę zwiadowczą, to jest 50 osób załogi. I generalnie grali starszymi oficerami, którzy zaczynali jako młodsi. Wiązało się to z tym, że w trakcie pierwszej przygody odebrali sygnał alarmowy. Kapitan akurat nie było na pokładzie, więc jego pierwszy oficer, czyli postać, zabrała statek na wydawało się krótką misję, żeby uratować Klingonów uwięzionych w polu grawitacyjnym Klingonów. Wszystko skończyło się takim mini Voyagerem i wylądowali pół roku lotu w głębi Shackleton Expanse a wracali stamtąd już o własnych siłach, gdy niektórzy z oficerów zginęli w trakcie właśnie przeskoku i musieli trochę młodszych, trochę starszych oficerów złożyć nową ekipę. Bardzo polecam granie na pokładzie Nowy. Na pokładzie Nowy 50-osobowa załoga jest bardzo fajna do ogarnięcia przez mistrza gry. Ile trwają sesje? Staram się, żebyśmy mieli 4 godziny czasu na grę. Większość moich graczy to są dobrzy znajomi, a więc tak czy inaczej kawałek sesji urwie nam socjal, czyli rozmowy o tym, co się u kogo wydarzyło w ostatnim tygodniu, ale staraliśmy się mieć wtedy, jak graliśmy, mieć te 4 godziny na grę, żeby jednak spory kawałek epizodu odegrać. Jeżeli nie ma więcej pytań, bo nie widzę nic kolejnego. Padło pytanie o prowadzenie online. Poważnie zastanawiam się nad poprowadzeniem Star Treka online. Ale to prawdopodobnie nie wcześniej niż w kwietniu.
A czy warto posiadać wersję papierową? Zawsze warto posiadać wersję papierową podręcznika. A jeżeli masz PDF-y, to niewiele się dla ciebie zmieni. Ja mam chyba w tym momencie wszystko poza przygodami i starterem, co wyszło na papierze. Ja lubię mieć papierowe podręczniki, ale niczym się one nie różnią. Klingonów jeszcze nie kupiłem, bo Klingoni są bardzo trudni do dostania w Polsce w tym momencie. Ja również dziękuję wam za to, że udało wam, że chciało wam się mnie posłuchać. Mam nadzieję, że ktoś z was spróbuje zagrać w Star Treka RPGowego i że moje ględzenie nie odrzuciło was od grania w Star Treka. A ja żegnam się tutaj, bo za chwilę mam sesję. Tylko prowadzę obcego, więc... Dzięki jeszcze raz. Dobra, dzięki serdeczne i do zobaczenia.